Hej, witajcie. Ja nazywam się Marcin Lelątko. Mam 40 lat w tym roku. Mam nadzieję, że to Was nie zniechęca i nie powoduje, że automatycznie wyłączacie ten materiał. Natomiast bardzo chciałem Was zaprosić do pozostania ze mną chwilę, bo mam Wam coś do powiedzenia. Jak już widzicie po tytule tego materiału i po wstępie, który napisałem, jestem osobą, która od dłuższego czasu dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z karierą zawodową i nagrywa różnego rodzaju materiały, prowadzi analizy, doradza i tak dalej. Robię to hobbystycznie, bo mam swoją pracę zawodową na co dzień i robię to po prostu w ramach takiego moich zainteresowań i tego, że lubię po prostu pomagać i starać się pomagać innym unikać błędów, które być może ja popełniłem. I ten materiał, na który Was tutaj zapraszam, jest taką odpowiedzią właśnie na to, bo chciałbym zacząć rozmawiać więcej z młodymi osobami, obojętnie na jakim etapie swojego życia jesteście, o tym, jak podchodzić do budowania swojej kariery, jak można się szykować do tego, żeby tę karierę rozpocząć, jak podejmować kroki związane z edukacją, ze zdobywaniem doświadczenia, żeby było nam po prostu łatwiej, bo mnie nikt nigdy w tym nie pomógł i tak naprawdę wszystkiego się uczyłem z autopsji, czyli na samym sobie, na błędach, które popełniałem, a jednak internet daje nam taką możliwość, że możemy posłuchać ludzi, którzy trochę być może wiedzą więcej niż my i próbują się w jakiś sposób z nami komunikować. Więc mam do Was tylko dwie prośby. Odrobina cierpliwości i śmiałości w komentarzach. Dawajcie znać, jeżeli coś było nie tak, jeżeli mógłbym coś poprawić i przede wszystkim jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości i pytania do tego, co powiedziałem, jeżeli macie jakiekolwiek zagadnienia, tematy, które fajnie byłoby poszerzyć, omówić, tak z perspektywy osoby, która trochę już pracuje i która pewne rzeczy zna doskonale. I druga moja prośba, jeżeli macie jakichś kolegów i znajomych, które ta wiedza mogłaby się przydać, to albo zaproście ich, żeby to obejrzeli, albo po prostu udostępnijcie. Jeżeli też wstydzicie się uderzyć bezpośrednio, zachęcam do kontaktu na priwa. Odpiszę, obiecuję, że postaram się pomóc tak jak tylko będę mógł. Dzisiaj chciałem z Wami chwilkę porozmawiać o tym, moja pierwsza praca, gdy nie mam 18 lat. Jest to zainspirowane jednym z postów na grupie, ponieważ osoba, która udostępniła informację o potencjalnej pracy dla Was, napisała bardzo zdawkowy post, bardzo krótki. Praca bodajże dla dziewczyn, dla młodych kobiet w wieku tam 15 czy 16 lat, bodajże przy kosmetykach, prawda? I ta informacja była bardzo, bardzo oszczędna i z mojej perspektywy po prostu skreśla tego typu ofertę, bo mówiąc wprost, jeżeli ktoś nie podaje pełnej informacji na temat pracy, albo chociaż podstawowych informacji na temat pracy, do której szuka pracownika, to znaczy, że coś najprawdopodobniej jest z tą pracą nie tak. Albo forma zatrudnienia jest nie do końca poprawna, albo rozliczenia do końca niepoprawna, być może coś innego. Nie wnikam, nie znam jak gdyby tej oferty, natomiast takie jest moje wrażenie jako osoby, która jednak trochę już na tym rynku pracy jest. Słuchajcie, zaczerpnąłem sobie trochę informacji ze strony gov.pl, czyli z rządowej, na temat tego, jak wygląda zatrudnianie niepełnoletniej osoby, jakie formalności są konieczne, bo my już powinniśmy wyjść od takich twardych danych, od takiej wiedzy, która porządkuje troszkę to, jak wygląda zatrudnianie osoby takiej jak Ty być może, czyli osoby, która nie skończyła jeszcze 18 lat. Od razu też uprzedzam, ja nie jestem specjalistą od kadr, ja jestem raczej osobą, która zarządza ludźmi, prowadzę zespół i wiele lat pracowała na stanowiskach menadżerskich, eksperckich, więc jak gdyby te wszystkie regulacje są takie dla mnie troszkę, na zasadzie spisałem sobie po prostu listę tego, co wyrzuciła mi strona gov.pl dotyczącego zatrudniania. Na pewno są osoby, które znają te realia lepiej ode mnie, prawda? I pewnie to są osoby, które pracują w kadrach. Natomiast słuchajcie, jak gdyby są dwie drogi zatrudnienia osób małoletnich, tudzież niepełnoletnich. To są wszystkie osoby, to jest jedna ścieżka, to są osoby, które nie skończyły jeszcze 15 lat i nie skończyły jeszcze szkoły podstawowej. Druga ścieżka to są osoby między 15 a 18 rokiem życia, które skończyły tą szkołę podstawową. Zacznę od tej grupy, która nie ma 15 lat i jak gdyby szuka sobie możliwości dorobienia. Słuchajcie, w Waszym przypadku jedyna forma zatrudnienia, jaką dopuszcza prawo, to jest przygotowanie zawodowe, czyli gdziekolwiek byście wtedy nie szli do pracy, jest to na zasadzie przyuczenia do zawodu przyszłego. Mówię oczywiście o sytuacji, kiedy jesteśmy zatrudnieni legalnie, prawda? W przypadku 15 i 18 lat tego przydziału mówimy o zatrudnieniu pracownika młodocianego, czyli jest to troszkę inna forma. I teraz
praca dla młodocianego różni się tym, że to nie tylko może być przygotowanie zawodowe, ale również lekkie prace na podstawie umowy o pracę, czyli już tej takiej prawidłowej umowy, która w zasadzie regulować powinna większość form zatrudnienia w Polsce. To, co ważne jest jeszcze, jeżeli nie macie skończonych 15 lat, to żeby podjąć pracę taką oficjalną, konieczna będzie zgoda waszych opiekunów, czyli rodziców najczęściej. Plus tutaj jeszcze strona gov.pl wspomina, że być może konieczne będzie uzyskanie odpowiedniej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. I to zamyka jak gdyby formalności związane z tym zatrudnianiem was jako osób, które nie mają 18, nie mają jeszcze 15 lat, być może kończą dopiero szkołę podstawową albo są na innym etapie edukacji, czyli liceum. Natomiast ja teraz chciałem powiedzieć troszkę o realiach, czyli o tej drugiej stronie, bo nieważne jak to jest, nieważne czy ta pierwsza praca jest nie do końca oficjalna, nie wnikam, nie mam pojęcia jakie są teraz realia. Słuchajcie, moja pierwsza praca to mając 40 lat troszkę czasu temu było i kiedyś nie było takiej opcji, żeby ktoś dał mi jakikolwiek formalny sposób pracy w tym wieku. Natomiast kilka elementów, które według mnie warto sobie samemu zadać i odpowiedzieć, chcąc podjąć pracę, jeżeli to jest nasza pierwsza praca jako osoba małoletnia, jako osoba mająca 15, 16, 17, 18 lat. Co to za firma, która chce nas zatrudnić? Mówię to pod kątem tej informacji, której brakowało mi w tym poście. Można to, jeżeli ta osoba nie chce odpowiedzieć, co już samo w sobie jest dużym wykrzyknikiem, można tą firmę sprawdzić w Google, można wejść na jej stronę www i można sprawdzić jej social media. Myślę, że doskonale to znacie, bo używacie na co dzień narzędzi, które umożliwiają wam sprawdzenie takiej firmy i zaczerpnięcie informacji. Idąc krok dalej, można wpisać nazwę firmy i opinię. To też również daje wam pewnego rodzaju informacje na temat potencjalnego pierwszego pracodawcy. Druga rzecz to jest forma zatrudnienia. Wolno o to zapytać, należy o to zapytać. Ponieważ no, musimy wiedzieć chociażby, jak pracodawca potencjalny chce to rozwiązać. Trzecia rzecz to jest wysokość wynagrodzenia. Im szybciej nauczymy się rozmawiać o pieniądzach, kiedy zaczynamy naszą karierę, kiedy podejmujemy pierwszą pracę, tym lepiej dla nas. Tym bardziej, tym więcej korzyści przyniesie nam to w przyszłości i tym lepiej pozwoli nam negocjować za jakiś czas nasz poziom wynagrodzenia. I w końcu czwarty, równie ważny element, na czym polega ta praca, jaki jest zakres obowiązków, czego oczekuje ode mnie pracodawca. Te rzeczy, jak gdyby, bo nie chcę też przeciągać tego materiału, powinny dać wam odpowiedź na to, czy miejsce, do którego chcecie iść pracować, czy osoba, która oferuje pracę dla osób młodocianych, jest w miarę uczciwa w stosunku do was i chce naprawdę podejść do was jako do partnera, a nie wykorzystać i znaleźć tanią siłę roboczą, bo wbrew pozorom takie sytuacje oczywiście nadal się zdarzają. Raz jeszcze, jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, spostrzeżenia, wątpliwości, cokolwiek było niejasne, zapraszam do komentarzy. Zapraszam do łapek w górę, w dół, będzie to też dla mnie jakaś informacja, nawet jeżeli jest to anonimowe, czy było to potrzebne, czy było to fajne. I tak naprawdę zapraszam już na kolejny materiał, który postaram się w przyszłym tygodniu wrzucić i pójdziemy dalej w te wszystkie zagadnienia związane z pracą, z tym, co się z nią wiąże i tak naprawdę jak powinniśmy z niej korzystać. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to ślicznie Ci dziękuję. Napisz mi komentarz, będzie mi mega miło. A póki co tyle z mojej strony i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!